Gliwice to mocny ośrodek sportów walki. Sukcesy odnoszą nie tylko zawodnicy GUKS Carbo, ale też kickbokserzy z Najemnika. W ubiegłym tygodniu podczas gali WKN w Zawierciu gliwiczanka Justyna Ciborska wygrała w wadze plus 65 kg. W drugiej rundzie zawodniczka z Białorusi poddała się, a gliwiczanka została mistrzynią Europy Federacji WKN. Powiedziałam, co muszę robić, żeby wygrać tą walkę. No i akurat nadarzyła się okazja, żeby to skończyć wcześniej. Odkryłam, że muszę robić akcję, uciekać od niej i za którymś razem, jak dojdzie mocniejszy cios, dokończyć tą walkę. Jak podkreśla zawodniczka, propozycja walki była dla niej zaskoczeniem, jednak szybko zdecydowała się wziąć udział w zawodach. Przypomnijmy, że niedawno Justyna została wicemistrzynią Polski Light Contact. Przegrała w finale z mistrzynią świata i Europy. Gliwiczanka ciężko pracuje na treningach i to przynosi efekty, mówi trener Bartłomiej Pawlus. Rozwija się dziewczyna bardzo dobrze, ciężko trenuje. Po zdobyciu tytułu mistrzyni Europy Junior już w poniedziałek była na sali, dalej poprawiać te rzeczy, które nie do końca jej wyszły w tej walce. Myślę, że jeżeli uda nam się dalej współpracować z WKN-em, to albo będziemy bronić pasa junior mistrzyni Europy, a następnie jakaś walka o prestiżowy pas interkontynentalny lub mistrzostwo świata. Wiele osób zastanawia się, jak to możliwe, że gliwiczankę zaproszono do walki podczas gali WKN. Okazuje się, że spełniła wszystkie wymagania i mogła wziąć udział w zawodach. Co ciekawe, do tej pory duże sukcesy osiągał w kickboksingu Szymon Wąs. Dziś Justyna Ciborska ma szansę pójść w ślady mistrza. Skąd jednak u kobiety wzięła się pasja do sportu walki? Chciałam trenować jakiś sport. Wszystko była to koszykówka, później karate, ale jakoś tak nie przypadło mi to do gustu. No i przyszłam tutaj do klubu i spodobało mi się i tak już to trwa 5 lat. W najbliższym czasie chciałabym jeszcze poćwiczyć, zdobyć super formę i zdobyć mistrzostwa Polski w przyszłym sezonie. No i mam nadzieję, że kolejna walka o pas. Justyna stawia sobie ambitne cele. Miejmy nadzieję, że uda się je wszystkie osiągnąć, a Gliwice będą jeszcze nieraz mogły być z niej dumne.